O, klasyka. Arcydzieło. Powinnam tu posprzątać. Później. Mamo, tato, jesteście tam? Halo? Ale pięknie. Wybacz, Sally. Wow, sam wygląda tak młodo. Chyba nas porzucili. Chodź tutaj. Ale super. Sam i Sally nas odwiedzą. Proszę, proszę. I poleciała. Taj Mahal już nadchodzę. Jeszcze tylko kilka tygodni. Powinnam urządzić tu imprezę. Nawet by się nie połapali. Co my tu mamy? Mama lubi dziwną muzykę, ale to mi się podoba. Dobra, wystarczy.
Piękny dzień. No to teraz brakuje nam tylko reszty załogi. Samochód stoi. Może porwały ich tajemnicze istoty z innego wymiaru. Albo po prostu poszli do sklepu. Tu też jest pusto. Okej, w takim razie poczekam. Zakres poszukiwań trochę się zawęził. Wow, całkiem ładnie oczyszczone. Rozgryzłeś to. A, tak, wtedy trzymałam się Saliego. Głupoty. Zostawił klucze. Zostawił klucze. No nie wierzę. To przecież niemożliwe. Wiedziałam. Co to takiego? Hiszpański dublon. Tylko skąd? Wygląda jak symbol Avery'ego. Zaraz, czy to nie symbol Avery'ego? Czy to dziura po pocisku? Chyba jakaś żywica czy coś. Dziwne. Że
XVI wiek. Skąd to pochodzi? Trochę straszne i zarazem fajne. Cześć. Wow. O mój Boże. Napad na Gansway. Zaraz, szukałeś skarbu Avery'ego? Niemożliwe. To tata? Sic parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Co to jest? Co tu się... O kurde. O nie. O, tu jesteś. Hej. Szukałem cię. Co tu robisz? Właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, za chwileczkę do was przyjdę. Czemu? Ja muszę... Coś kręcisz? Dobra. Nie gniewaj się. Hej, miałeś się nie gniewać. Klucze. To... Co widziałaś? Nie za wiele. W sumie tylko twoje zdjęcie z Salim. Jakimś hiszpańskim skarbem. I strzelbą. To musiało się kiedyś zdarzyć. Może jej powiemy. Nie jest na to gotowa. Gotowa na co? Na ten szajs w szafie? Wyrażaj się. Właśnie, wyrażaj się. Sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kościotrupa. Albo raczej jakąś srebrną czaszkę czy coś. Nie wiem, czy ja jestem gotowy. Serio. Nate, czas na tę rozmowę? Tak, ja też tak uważam. Zaraz, a o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak zaczynaliście. To nie to samo i dobrze to wiesz. No. Słuchajcie, jeżeli byliście zamieszani w coś podejrzanego, to przecież nie ma sprawy. Ale chyba mam już prawo o tym wiedzieć, tak? Już? Ile ty masz lat? Ha, 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 zabawne. Mamo. No nie wiem. Zaczęło się od tego...
że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopomnym znalezisku. Myślałam, że to zwykły oszust. Tak, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałam. Ale czułaś, czułaś. Zaproponował mi układ. Ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. I żeby nie było, w pełni się wywiązałem. I wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie była moja wina. Chwila, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Po tym, jak znaleźliście trumnę Sir Francisa Drake'a? Dobrze mówię? Tak, z grubsza to prawda. Chrzanicie. Wyrażaj się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Wiesz co? Łódka gotowa. Jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Chodźcie. Ale tato, czekaj, jak wyglądał Francis Drake? Strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tylko jego dziennik z mapą do Eldorado. Złotego miasta? A, według legend. Okazało się, że to posąg i to przeklęcie. No co ty, Syrynie? Tak, Syrynie. Wrócę do tego później, bo widzisz, mapa zaprowadziła nas do serca.